Bardzo Was serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu, które jest niezwykle wyjątkowe. Dzisiaj będziemy czytać sobie książkę, a właściwie kawałek książki o kosmosie. Książka Apollo 11 i to jest taka książka, która nie jest bajką, tylko to, co jest w tej książce, wydarzyło się naprawdę. I pierwsze moje pytanie do Was jest takie. Patrzycie czasami na Księżyc? A jak myślicie, co można zobaczyć na Księżycu, jak się patrzy? No? Zaćmienie. Co jeszcze można zobaczyć? Planety! Planety to widzimy w całym kosmosie, a na Księżycu, jakbyśmy tak polecieli na Księżyc... Kratery. Co jeszcze możemy zobaczyć na Księżycu, jak myślicie? Ufolutki. Rakietę. Jak myślicie, są jakieś dźwięki w kosmosie? Tak, na przykład pip. Na przykład pip, pip. Bardzo dobrze. I właśnie chcę Wam takie dźwięki z kosmosu włączyć. To będzie pierwszy etap naszej podróży, słuchajcie, w kosmos. Ciii. Uwaga. Jest bip. Skoro nasi astronauci, bohaterowie książki Apollo 11 wylądowali, to sprawdzimy, co oni robili na tym Księżycu. My sobie trochę po prostu poczytamy. Tutaj macie dziewczynki 3, pani Renata Wam pomoże. Proste wyrazy, tak? To tutaj jest Madzia i jest pani Renia i ona pomoże Wam poczytać. Przygotowując się do takiego projektu, ważne jest, żeby wiedzieć, z kim się będzie prowadzić zajęcia, jakie to będą dzieci. Jak wiemy, kto przychodzi na zajęcia, to łatwiej też jest się do takich zajęć przygotować. Ja na przykład wiedziałam, że mam dzieci, które potrafią czytać, ale mam też dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać. Więc w takiej sytuacji ja muszę być przygotowana na to, że albo starsze dzieci pomogą młodszym, albo że pomogę ja, czy osoba, która pomaga mnie. Jest też plusem to, że te zajęcia są na tyle otwarte i na tyle elastyczne, żeby mogły wziąć w nich udział dzieci w różnym wieku. Po 3 osoby mają ten sam tekst. Przeczytałyście? Nie. No to czytajcie. Patrycja, pomożesz tam dziewczynkom? System podtrzymywania życia, który ma na Ziemi. Przybywamy w pokoju w imieniu całej ludzkości. Dla mnie na przykład ważne było to, że to nie były zajęcia, które wymagały zaawansowanych plastycznie prac, ponieważ ja na przykład nie mam takich kompetencji. Mnie ten scenariusz podobał się też dlatego, że ja wiedziałam, że z tą techniką poradzą sobie zarówno 5-latki, jak i 8- czy 9-latki. Wiemy już, co robili nasi astronauci na Księżycu. Teraz chciałabym Wam pokazać trochę zdjęć z Księżyca właśnie. Patrzcie, mamy łaziki kosmonautów na Księżycu. Dziwne kratery. A to, słuchajcie, co to jest? Ślad, no właśnie. Ale ja chciałabym Wam jeszcze pokazać Księżyc i pojazdy kosmiczne, o których mówił Tymek, w wersji, słuchajcie, takiej niezwykłej 3D. Dajemy pod spód i patrz, co się za chwilę powinno wydarzyć. I jest. Widzicie? Pojazd kosmiczny. Widzisz? No. Dziewczyny, patrzę! Ojej! Ponieważ nasza biblioteka ma tablety z takimi aplikacjami, które umożliwiają oglądanie przestrzeni kosmicznej, też pojazdów NASA. Przez chwilę właśnie bawiliśmy się taką aplikacją Spacecraft 3D. Ona już jest w bardzo wielu bibliotekach publicznych, dlatego też zdecydowałam się na to dołączenie tej aplikacji do tych zajęć. Najbardziej podczas tego warsztatu zaskoczyło mnie, że czasami ktoś chciał naraz ten sam tablet albo ten sam ołówek. Takie sytuacje bardzo rzadko mi się w bibliotece zdarzają. W takich sytuacjach ważny jest przede wszystkim spokój, żeby się nie dać wytrącić z równowagi. Zawsze się staram tłumaczyć, że na pewno dla nikogo nie braknie, na pewno będzie czas, żeby każdy mógł czegoś spróbować. Też zwracać uwagę na to, że jesteśmy zespołem, tak? Misją, tak jak dzisiaj, nie wiem, misją na Księżycu, więc dobrze byłoby współpracować. Każdy z Was dostanie teraz namiastkę kombinezonu, czyli super ekstra, wypasione, tajne rękawice. Każdy z Was dostaje również ołówek magiczny. Dostajecie kartki i będziecie sprawdzać, jakie my tutaj, na tym naszym bibliotecznym Księżycu, mamy powierzchnie. Na przykład mogę zrobić coś takiego. Przyłożę kartkę tu, porysuję. Podłogę się robi. Robi się podłoga. Proszę. I ruszamy w świat. No. Ja mam kartkę krzesła! Co się robi? Nikt chyba tego trudniej zrobić. A co to jest? Dla mnie to jest fajne, że dzieci reagują, że one, jeżeli coś wiedzą, to się chcą od razu szybko tą wiedzą dzielić, jeżeli coś im się podoba, to piszczą, krzyczą, że się przekrzykują. To bywa czasami trudne do opanowania, ale to jednak też świadczy o tym, że zajęcia są fajne, że sprawiają tym dzieciom frajdę. Wydaje mi się, że tutaj większym wyzwaniem to nie jest utrzymanie takiej uwagi w sensie zainteresowania, bo to zainteresowanie jest aż za. Większym właśnie wyzwaniem jest to, żeby chwilami tak troszeczkę wytonować te emocje. Zobaczcie, że to trochę przypomina te nasze wszystkie kratery na Księżycu, tę naszą powierzchnię Księżyca, którą oglądaliśmy. Zrobimy sobie krajobraz księżycowy. Mamy piękny krajobraz księżycowy. Kolejne zadanie przed Wami, moi drodzy mali kosmonauci, zrobić ślad własnego buta. Pierwszy ślad Apollo 11, Tymka. Kładziemy tutaj te buty przy naszym Księżycu na ślad, że przybyliśmy w misji kosmicznej. Powiedzcie mi, słuchajcie, jak jest na tym Księżycu? Wesoło! Wesoło, super! Tak jakbyśmy latali i tak nie możemy opanować tego latania. Odkryliśmy swoje stopy. Odkryliśmy, słuchajcie, że jak się ma dużą wyobraźnię, to na Księżyc można sobie polecieć nawet w bibliotece, tak? Nasza misja kosmiczna dobiega końca. Chciałabym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te zajęcia, ale mam też dla Was upominki. Myślę, że wszyscy wyszli z tych zajęć z wiedzą, nawet jeśli to jest trochę wiedza w chaosie. Ja tak kątem ucha, wypisując dyplomy, słuchałam, co dzisiaj opowiadał rodzicom, którzy po niej przyszli, więc myślę, że to się udało. Książki z serii Czytam sobie to są książki tak napisane, że te dzieci mogą czytać je same. Mimo to, że książka Apollo 11 była z 3. poziomu, po tych zajęciach żywiołowych jestem przekonana, że sięgną po nią zarówno 5-letnie dziewczynki, jak i 10-letnie chłopaki. Pomachamy z Księżyca.